Peggy 18. The Dawn Guard. They think they can stop us. But we will find them. Cześć, ja nazywam się Luka i zapraszam Was do oglądania 11 odcinka z serii przygód Wampirzycy w Jakonii. Właśnie powiem Wam, że dopadło mnie grypsko, także razem z Jakonią będziemy trochę dzisiaj niedomagać w tym odcinku. Jakonia jest odporna na wszystkie choroby, ale ja już nie i jakieś dziadostwo mnie dopadło. Trochę mnie lekarstwa trzymają jeszcze w miarę, ale jest to chyba słabo i tak. Co zrobiliśmy w ostatnim odcinku? Poćwiczyliśmy sobie dosyć konkretnie umiejętności złodziejskie. No, okolicznych bandytach tutaj w okolicy Białej Grani. No, to był taki sposób, żeby po prostu... Mamy bardzo mizerne te umiejętności, także był to taki sposób dosyć bezpieczny podwyższenia umiejętności. Wykończyliśmy przemytników trzech, a także bandytów w takim jednym obozie. Aha, i co chciałem? Chciałem się teraz udać do Smoczej Przystani. Tam jest jeden czarodziej, który dosyć długo ma sklep otwarty swój. I chciałem zakupić u niego czar, taki wspomagający nasze skradanie. Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu, łowców wampirów. A, już mamy 10 poziom, także możemy już przyłączyć się do obrońców świtu. Tylko, że tak, na razie musimy doprowadzić jedno do końca, czyli wszystkie zadania z Gildii Złodziei będziemy starali się wykonać. Zobaczymy, jak nam to się uda. W tym odcinku oczywiście udamy się już do Pękniny. Poinformować naszych przełożonych o informacjach, jakie uzyskaliśmy. Co mam wykrztusić z siebie? No właśnie, tutaj ten mak jeszcze pracuje, także... Nie podobają mi się twoje oczy. Źle ci z nich patrzy. W takim razie, kto to jest? Oczy jak oczy. Przejdźmy do interesów. Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. No i właśnie tak, jest tutaj takie zaklęcie, duchowy krok. O kurczę, to jest dosyć ciekawe zaklęcie. A ja potrzebuję takiego zaklęcia, która wycisza nasze kroki. I co jeszcze sobie kupimy? Pospolite kamienie jeszcze sobie kupmy. Ciekawe, czy my coś mamy na sprzedaż. Kastor Iskier. Sprzedajemy, czy nie? Sprzedajmy. Czarna szata. Pierścień. Mniejszego zdrowia, srebrny maszynnik. Tak, to jest nasza robota. Co, jakieś zwoje mamy? O, retoryka nam się podwyższyła. Aha, chyba sprzedamy tą transmutację. A, książkę też.
Wiesz co? To ma oznaczać to wtargnięcie. Jarl Balgów nie przyjmuje teraz gości. No wiesz co, przybywam tutaj z wieściami z Helgen dotyczące ataku smoka. Cóż, to wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Podejdź, Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. Jakoś specjalnie ja nie chcę rozmawiać z Jarlem, także niech sobie tam czeka. No, my w ogóle nie będziemy wykonywać zadań z wątku fabularnego, głównego, tylko skupimy się głównie na... Skupimy się głównie na zadaniach pobocznych. To co my tutaj, tak, chyba nowy miecz. Siekiera drowala. Wrzucimy. Chyba nikt od nas nie kupi tych kradzionych rzeczy, także... A zobaczmy, ile to będzie kosztować dla porównania. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników? Absolutnie nie. Przybywamy tu tylko w interesach. No, dzięki temu znowu sobie trochę rozwijamy zaklinanie. Kurczę. Dalej nam brakuje. Ciekawe, czy będziemy jeszcze mieli okazję. Ale trudno, rzucę już to zaklęcie. A tych, kurczę, kradzionych rzeczy to my tak nie sprzedamy. Może ten czekan jeszcze sprzedam. Czyli co, wychodzi, że czekan? Aha, czar już rzuciłem na swój sztylet. A to co to mam? Łuk mam, kurczę. To sprzedajmy go. Kupimy sobie jakiś lepszy od porażenia. Drobny klucz, drobny klejnot. Kurde, zastanawiam się teraz, czy w tej naszej kryjówce złodziei jest katalizator zaklęć. Chyba zaryzykujemy. Mam nadzieję, że będzie. Dobra, to tyle. Bliźniemy. Kurde, ale emocje. No to idziemy zamówić sobie diligence i ruszamy do pękniny. No właśnie, mamy dosyć ciekawe informacje o tym, co znaleźliśmy w łamywacze i wampiry. Którym z nich jesteś? No wiem, jest dość już późno. Chyba pochłonie tych siwowłosych. Chcą wesprzeć gromowładnych, więc dostaną to, na co sobie zasługują. No, trwa tutaj w Skyrimie wojna domowa. My się w nią w ogóle nie będziemy angażować. Dla nas najważniejsza jest gilda złodziei. Będziemy się starali ją przywrócić do dawnej chwały. Słyszysz to? Przysięgam, coś tam jest. W mroku. Idzie. Kurczę, pomału się zaczną ataki na miasto. No mnie tam na początku cały czas dopadały te wampiry. Na razie mam spokój. Wampiry na przemian z wilkami. Jeszcze może tu sprzedamy jeszcze. Witaj przyjacielu, potrzebujesz jakichś zapasów łowieckich? No pokaż, co tam masz na sprzedaż. Wiesz co, w pierwszej kolejności to ja chciałbym ci sprzedać. No nawet niezła cena. Kurde, jaki ja jestem zapomnialski.
mam zakładać ten kaptur? No, szlak by to trafił. Hagraven czy Horker? Łuk i strzały dla najlepszych łowców. Szlak by to trafił. No i od razu chyba z 20 septimów więcej. No dobra, El Rindir. Masz jakiś fajny łuk? Taki najlepszy łuk. Ociul. To już masz tu łuki. Tylko, że ja chyba i tak nie będę w stanie go ulepszyć. Dobra, weźmy cesarski i go sobie ulepszymy. Dobra, to tu żeśmy takie zakupy zrobili. Dobra, to w takim razie Etrych też się przyda. No to trzymaj się. Nie wiem, czy jeszcze tu przyjedziemy. Załóżmy se, kurde, kaptur z powrotem nasz. Niezła reakcja była, jak go pierwszy raz założyłem. Wyglądaliśmy jak jakaś fatalna podróbka Lorda Vadera, nie? No, powinien na nas już powóz czekać. Mamy już tak. Tylko tak, ten paser nam się aktywuje dopiero jak udamy się do pękniny. Będziemy mieli tu pasera. Malus będzie naszym paserem tutaj w Białej Grani. A jeszcze parę rzeczy sprzedamy. Kurde, też spieprzyłem. Aha, nie mówiłem wam, ja sobie trochę odpocząłem, przespaliśmy się w łóżku tych bandytów i posililiśmy na nich, także głód mamy zaspokojony. Tylko niepokoi mnie jedna rzecz. Gdzieś nam, kurczę, wcięło jedno zaklęcie, wyssanie wampiryczne. I nie wiem, kurczę, chyba będę musiał, nie, znowu chyba mody przeinstalować. Dobra, Björn, zabieraj nas. A zawieź nas po pękninę. Możemy ruszać? No, ruszamy. Kurczę, jak zwykle chyba dojedziemy na dzień. Także trzeba się szybko schować znowu. Ciekawe, czy trafię do tego tajnego wejścia. Nadal kompletnie nie wiem, jak to tam się dostać. Ostatnio wyszliśmy normalnie. Ciekawe też, jaka będzie reakcja Maven, bo miała nas za takich nieudaczników, a my przecież wykonaliśmy... co ja nacisnąłem? Zaraz się załamę, kurczę. Szlak by to trafił, do gwiazdy zarannej nas zawiózł. No nieźle. Ożeż, kurde. Zaatakowały komnatę strażników. Spaliły ją do gołej ziemi. To co robimy w takim razie? Możemy tu łódkę wynająć. Na szlak by to trafił i chyba udamy się do Samotni. Kurde. Nie wiem, jak ja to zrobiłem znowu. Chcesz wynająć Samotni? Masz. Dobra, Harlauk. Niczym śnieg. Boisz się słońca czy coś? Nie boję się, ale musimy, bardzo mi się śpieszy. Zawieź nas do Samotni. Rozgość się. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. A, zaraz się załamę. Jestem na granicy wytrzymałości. Obracamy się w wysokich sferach, co? To chyba na tyle. Muszę iść. Mogę cię zabrać do każdego portu na wybrzeżu. Matko, co ja dostałem od Jarla znowu? Wiznąłem tam przecież ten kamień. A, że szlak by to trafił.
pierwsza kradzież taka. Wiekonio, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Sid Geir i mam zaszczyt piastować funkcję Jarla w dumnym starożytnym mieście Falkret. Wieści o twoich dokonaniach w Skyrim zwróciły na moją uwagę. Jeśli zechcesz zostać tanem krainy Falkret, zapraszam cię na rozmowę ze mną następnym razem, gdy gościć będziesz Falkret. Poza zaszczyt przy tym, jaki wiąże się z tym tytułem, moi tanowie mają prawo do posiadania osobistego Huskarla. Informuję cię również, że jeśli twoje usługi okażą się dla mnie cenne, w dzielnicy Falkret z pewnością znajdzie się działka ziemi, którą będziesz mieć możliwość zakupić. Z niecierpliwością wyczekuję naszego spotkania. Pozostaję z szacunkiem. Jarl miasta Falkret, Sidegir. Czyli mamy... Ale co to my w ogóle zrobiliśmy? No, dzień dobry. Dokąd się udajemy? Jedźmy już. No, chciałem, żebyś mnie sam prawda samotny, już ci mówiłem. Rozgość się. O Boże. Dobra. Bardzo długą... przez samotnie do pękniny. Ale nie wiem, jak inaczej to zrobić, kurczę. Moglibyśmy szybką podróż, tak? No właśnie, moglibyśmy szybką podróż. Nie, to choróbsko mnie chyba kasuje. Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej z pełnym garncem miodu. No, przydałby się garniec miodu, ale się dymimy. Nie, dobra. Udajmy się szybką podróżą. Złamę zasadę, bo przecież nie będę wam jeszcze dłużej wydłużał tego wszystkiego. No, przecież dajcie spokój. Ale znowu skwarę zaliczyłem, dajcie spokój. No nic. Ten się nie myli, co nic nie robi. Ale jak ja to zrobiłem? Dałbym sobie rękę uciąć, że wybraliśmy pękninę. Wybraliśmy gwiazdę zaranną. Nieźle. W tej gwieździe zarannej to jeszcze w miarę żeśmy się czuli jakoś. Ta zimna temperatura dla nas dosyć korzystnie wpływa. Kurde, do cienia. To zaraz. Dobra, muszę zarejestrować, jak będę schodził. Masz skórę białą niczym śnieg. Boisz się słońca? Zaraz. Pierwsza Maven. Po co ja chcę iść do tych szczurzych kanałów? Na razie idziemy się pochwalić tej kurcze wielkiej pani. No, Maven tutaj kontroluje całą pękninę, także ma ogromne wpływy. To jesteś we właściwym miejscu. Przesuń sobie hasło. Tak, to jest. Czy my masz problem? A więc zdradzisz mi swoje prawdziwe imię? Kim jesteś? Naprawdę cię nie znam. Nawet nie znam nikogo stąd. A w ogóle dlaczego cię to obchodzi? Nie jesteśmy rodziną. To interesy. Odczuwam ulgę, słysząc to. Gdybyś musiała odejść, tęskniłbym strasznie. Musi być jakiś powód, przez który jesteś taka wściekła. Chcesz się czegoś o mnie dowiedzieć? Dobrze, opowiem ci. Opowiem ci o tym, jak byłam młodą dziewczyną, ledwie nastoletnią, mieszkającą na odludnej farmie. Nie mieliśmy pieniędzy na utrzymanie rodziny. Jedliśmy te same pomyje, które dawaliśmy świniom. No nie brzmi to najlepiej. Zaczekaj, to nie wszystko. Bandyci napadli na naszą farmę. Zabili całą moją rodzinę, choć nawet nie podnieśliśmy na nich broni. A teraz najlepsze. Wzięli mnie jako zdobycz i gwałcili przez 2 tygodnie. Bandyci podawali mnie sobie jak... No bardzo mi przykro. Nie musisz nic więcej mówić. Chyba musiałam o tym komuś powiedzieć. Dźwiganie takiego ciężaru zaczyna boleć po pewnym czasie.
Rani od środka niczym sztylet wbity w serce. Talen, następna kolejka. Kurczę, ciekawe, czy możemy jej jakoś pomóc. Przynajmniej zemstę. A jak udało ci się uciec? Udało mi się zdobyć ich zaufanie. Wreszcie pewnej nocy wzięłam nóż, zaczekałam aż zasnął i poderżnęłam im gardła. Wiesz, nigdy nie wróciłam na tę farmę. Nic tam na mnie nie czeka. Oto moja smutna historia. Co o niej myślisz? No niezła ta historia, ale wciąż mi nie powiedziałaś, jak się nazywasz. Kiedyś to zrobię, ale nie dziś. Czyli kiedyś? Zdradzisz mi swoje imię? Tak naprawdę cię nie znam. Nawet nie znam nikogo stąd. A w ogóle dlaczego cię to obchodzi? Nie jesteśmy rodziną. To interesy. Coś mi się wydaje, że to jest jakiś płatny zabójca. Ciekawe, czy jeszcze z nią się spotkamy. Safir. Może z jakimś zadaniem będzie związana. Och, znowu z tą Maven. Rozmowa na pewno nie będzie. Och, już się zaczyna. No, robota wykonana i oto informacje, które prosiłaś. Jedyną rzeczą, po której można zidentyfikować partnera Zabiorna, jest ten dziwny, mały symbol. Może powinieneś iść do domu? Ty durna jaszczuro! No masz rację, ten symbol jest taki sam jak na tych papierach. Niezależnie od tego, do kogo należy, ze złotoblasku. Tajemniczy symbol. Pożałuje on, że wszczął ze mną wojnę. Natychmiast zanieś te informacje do gildii złodziei. Jest jeszcze kwestia twojej zapłaty. Sądzę, że to więcej niż wystarczająca zapłata za twoje usługi. Boję się tego? Dobra, zdajmy zaklęcie. Wolałbym forsa. Dobra, jak najmniej z nią rozmawiać. Pęknina ma własne problemy. Nie czas. Dobra, idę. Odczuwam ulgę, słysząc to. Gdybyś musiała odejść, tęskniłbym strasznie. No może, tu jakiś romans się szykuje. Gdzie oni są? Musiałoby być zagrożone, abym odeszła. Gruchają sobie przy stoliku. Dobra, szybko, szybko. 16 godzina. Zobaczymy, czy Elgrim ma znowu jakieś przepisy alchemiczne. Jestem zajęty. Jeśli potrzebujesz jakichś eliksirów albo odczynników, daj mi sorry. Nie, to w życiu mi nie przyszło to do roboty. Ale to nie moja wina. Dobra, a co macie na sprzedaż? Czyli wiesz co nieco o alchemii? No, czy macie jakieś przepisy na miksturę strachu? A szlak, nic nie macie, kurczę. Pamiętaj o nas, jeśli będziesz potrzebował zapasów na podróż. Na razie mam dwie ręce, jeżeli chodzi o alchemię. Praktycznie żadnej mikstury nie możemy zrobić, kurczę. Trzeba by się chyba tym zająć w końcu. A, to z targowiska, dobra. Myślałem, że gdzieś tu handlarze się pochowali w kanałach. Nie, to jest coś strasznego, co ja zrobiłem znowu. Szkoda gadać. Przez gwiazdę zaranną do pękniny. No i pomału znowu jesteśmy głodni. To wszystko po prostu się spieprzyło. Szlak jasny. Czyli chyba sobie zamienię jedno zadanie u Delwina. Kim ty jesteś? Legia? Przecież jesteś facetem. A, jesteś. Witaj, Delwin.
Wiesz co, chcę zrezygnować z połowy, ale może coś... z roboty, kiedy ci się odwiedzi. Przez ciebie będziemy wyglądać jak banda amatorów. Następnym razem pomyśl. Ach, szlak. Ja łowię, przestawiam cyferki i robię zamieszanie, czyli wszystko to, co wymaga osobistego zaangażowania. Jeśli włamania to bardziej twoja działka, idź pogadać z Vex. Może zróbmy zamieszanie. Przypomnieć w mieście, że nie opłaca się z nami zadzierać. Kradniemy co się da, aż ludzie nas zapamiętają. Proste, nie? Prawie. Sęk w tym, że robota się nie liczy, kiedy ktoś cię nakryje. Przekaz musi być jasny. Pracujemy w cieniu. Cała dzielnica stoi dla ciebie otworem. Możesz nawet zatrzymać to, co ukradniesz. To jak? Wchodzisz? Tak. I to mi się myślę, że to... do roboty. Nie wiem jeszcze, co mamy zrobić, ale... to na pewno będzie prostsze niż... kradzież kieszonkowa, w której nie jesteśmy mistrzem. O Boż. No dobra. Co ja chciałem zrobić? Aha, możemy mu tą karafkę sprzedać. I napij się. Nie chcesz kupić tej karawki czerwoniaka? No, szukałem tego cudeńka. Jeżeli natkniesz się na inne nietypowe świecidełka, to nie omieszkaj ich przynieść. Obiecuję, że nie stracisz na tym. Sądzę, że to wystarczy aż nadto. Znowu się boję tego, co dostaniemy. O Boż. Bez zabijania albo bez wypłaty. Ale nas ten wynagradzają za naszą pracę, to jest niesamowite. Może dobra, to Nilia. Może chociaż ty. I potem spróbujemy ubić jakiś interes. Zapomniałem znowu. Muszę założyć swój magiczny kapturek. Następnego rana. Potrzebujesz czegoś? Mam pieniądze i towar. Spróbujmy jakoś się dogadać. Dobra, to Nilia. Bo mam chyba jakieś... A czemu tego nie sprzedam? A, skończyły mu się pieniądze chyba. Kradzione rzeczy chyba sprzedamy. Ciekawe, czy nam się opłaca sprzedawać tutaj Tanili. Czy nie lepiej by było jednak... sprzedajmy te kradzione rzeczy. Cholera. U nas jeszcze tylko... jak nas przyłapią, to jeszcze będziemy mieli problemy. No dobra, to Nilia. Mam nadzieję, że masz wytrychy. Trucizna magii. Warsiły. Sprzedamy może jeszcze jakieś niepotrzebne nam. Nigdy nie będziemy się raczej blokować. Łódźwik też nam niepotrzebny. Skuma. Absolutnie. I tak pewnie byśmy nic nie odczuli, jakbyśmy ją zażyli. Dobra. A trochę, kurczę, forsy mam. Mógłbym może... do następnego razu. Wykupić sobie jakiś... O, witaj, Vex. A co, no i co? W czym ty możesz mnie podszkolić? Otwieranie zamków. Dajcie spokój. To nie wyciągaj broni. Dobra, idziemy się pochwalić. Też pewnie dostaniemy wynagrodzenie, ale znowu się boję tych kwot. Czy my to... czy na naszym koncie te pieniądze się zmieszczą. Dobra, załóżmy jak człowiek. K.
kaptur. Zaraz, jeszcze u barmana może sprzedamy. Mamy mnóstwo wina. Więc to ciebie wybrał Brynjolf. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Miód czerwoniak. Ksiach. No to postawisz tu chłopakom na pewno to winko. I tak nasze lepsze od Maven. Kurde. Zaraz się znowu wścieknę. W lewo. O, gardło mi pomału wysiada. Fajnie, jakby się udało jeszcze nagrać jutro jakiś odcinek. Strasznie słabo z tymi odcinkami u mnie. No gdzież oni są znowu? Czyli co, stolik alchemiczny jest? No ty kim jesteś? Chodź tu, Niron. Na sekundę. Trenowanie strzelectwa? Nie, też nie. Odszukaj mnie, jeśli będziesz potrzebować więcej treningu strzeleckiego. Okej. Okay. No, witaj, Brynjolf. Przyszłam się pochwalić. Krążą plotki, że biedny Sabiorn trafił do paki w Białej Grani. To ci pech. No. No, ten pech jest bardzo szczęśliwy dla Maven. Chyba zaczynasz rozumieć, jak działa nasz układ. Maven mnie poinformowała, że udało ci się przy okazji odkryć coś więcej. Coś ważnego dla gildii? W całą sprawę zamieszany był ten sam symbol, co w posiadłości Złotoblask. To nie byle zbieg okoliczności. Najpierw Aringot, a teraz Sabiorn. Ktoś chce nas załatwić i podjudza Maven przeciwko gildii. Na pewno musimy coś z tym zrobić. Twierdzi, że wie, jak wyciągnąć nam ten cierń ze stopy. Masz się z nim czym prędzej spotkać. Na twoim miejscu bym się pośpieszył. Nigdy go nie widziałem takiego wściekłego. No, aż ciekawe. Znowu, co, znowu nie dostałem forsy. No dajcie spokój. Kurczę, to one się same nie zatrzaskują. Myślałem, że mogę sobie je otwierać w nieskończoność. Ach, kufer mistrz. Ale znowu śmieci tu są, no dajcie spokój. No, weźmy sobie te strzały chociaż. Kurde, mogłem sobie jakieś lepszejsze strzały kupić. Nic nie myślę, kurczę. Kurde, nie popatrzyłem, gdzie nam to zadanie znowu Delwin wpasował. Najlepiej by było, żeby było w tym samym mieście co Vex. No zameczku, wejrzesz. No. Wemerska patelnia. Odporność na magię. To już prędzej. Jakbyśmy pościągali zaklęcia, to się może przydać. Ach, dobra. Chcę z tobą porozmawiać. Teraz! Tryn, czego chcesz? Ja nie mam czasu na ciebie. Może innym razem z nim pogadam. Już jest... A, tu jest Mercer. Będę musiał szukać pracy gdzieś indziej. Hej, wciąż posiadam w Fale jest kontakt, który może mieć. Przedyskutowałem z moim kontaktem. No, witaj, szefie. Z tych informacji zdobytych przez ciebie w posiadłości Złotoblask, ale nikt nie rozpoznał tego symbolu. Jesteś.
Przedyskutowałem z moimi kontaktami kwestie informacji zdobytych przez ciebie w posiadłości Złotoblask, ale nikt nie rozpoznał tego symbolu. Ale chyba widzisz, że to są te same znaki czerwniodosytni. Próbuje zaszkodzić na mnie bezpośrednio, rozwścieczając Maven czarną różę. Bardzo sprytnie. Dobra, może i są sprytni, ale muszą zginąć. Nie lekceważ naszych przeciwników. Mają głębokie kieszenie, są cierpliwi i przez lata udało im się uniknąć wykrycia. Jednakże nie myl moich zachwytów z samozadowolenie. Nasza Nemezis słono za to zapłaci. A czy masz jakiś pomysł, jak jej odpłacić? Ponieważ nawet pomimo całego tego pozowania i planowania popełnili błąd. Znaleziony przez ciebie zwój wspomina imię Gajul Lai. Zgodnie z moją wiedzą, to stary alias używany przez jeden z naszych kontaktów. Jego prawdziwe imię brzmi Gulum A. O ślizły łajdak. Ależ tak, proszę. Sądzę, że jak. No dobra, to od czego mam zacząć? Gulum A to nasz człowiek wewnątrz kompanii wschodniocesarskiej w Samotni. Założę się, że działał jako pośrednik sprzedaży posiadłości Złotoblask i byłby w stanie wskazać naszego kupca. Udaj się tam, potrząśnij nim i zobacz, czego uda ci się dowiedzieć. Zanim odejdziesz, porozmawiaj z Brynjolfem, jeśli masz jakieś pytania. Czy mamy dorwać jakiegoś jaszczura? Argonianina. Nie wierzę, że Guluma jest w to wplątany. Przecież ten Argonianin ma czasem problemy, żeby znaleźć własny ogon. Nie zrozum mnie źle, potrafi naciągnąć żebraka na ostatniego Septima, ale głowy do planowania to on nie ma. Myślisz, że będzie sprawiać kłopoty? Kłopoty? Ha, to jeden z najbardziej upartych jaszczurów, jakich znam. Masz twardy orzech do zgryzienia. A jak go zmusić do mówienia? Tylko w ten sposób zdobędziesz jego uwagę. Gdyby się nie udało, masz go śledzić i zobaczyć, co knuje. Jak znam Gulum Eja, to wpadł po uszy i będzie można wykorzystać to przeciwko niemu. Zapłaci nam za tą zdradę. A jako że macza paluchy w interesach kompanii, to nie omieszkamy wykorzystać tego długu. Nie wiem, czy mówię dość wyraźnie. To znaczy, że masz go nie zabijać. Póki co siedź mu na ogonie. W końcu na pewno wdepnie w coś paskudnego. Powodzenia w Samotni. Zostaw Gulumeja przy życiu, ale przypomnij mu, kim jesteśmy. No dobra. No ten czas znowu przeleciał. Nie wiadomo kiedy. No dalsze przygody w Jakonii zobaczymy w następnym odcinku. Jakoś dotrwałem do końca, chociaż kończę się już pomału. Zapraszam Was do oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.